When the Fishing zaprasza na film. Stosuj plecionki Hype Tackle, tak jak my. No i tak właśnie na tym rancie sobie tutaj staniemy. O, a ja będę zbroił Kiktiza. O, pięknie hak wystaje. No ja dam 7 gram czebureczkę. No dobra, to jedziemy. O, Kamilek jak pięknie już wychodzi na mansika. Ja na ten kolor miałem na siemianówce same obcinki praktycznie tych ogonów. Słuchajcie, ja dzisiaj postanowiłem dać szansę Westinowi i będę łowił na praktycznie tylko chyba i wyłącznie na kicktizy. Wziąłem takie kolory, które mi się wydają, że mogą zrobić tutaj spustoszenie, robotę fajną. To są takie, widzisz, ten też jest fajny. Ja dzisiaj będę zbroił praktycznie na hakach i prostych i na hakach tych wygiętych i pod czeburaszkę wszystko, zobaczymy. A ty dzisiaj zbroisz, Kamil, tylko pod zwykłe główki jigowe, więc zobaczymy, będziemy mieli, zobaczymy co się lepiej sprawdzi, nie? Nie na czeburaszce, kiktisz, Westina, znowu dla odmiany Kamil, pokaż mi. Ty zbroisz główką jigową, tak? I to ora pod nie. Ora pod nie, umiesz 7 gram. Jest leciutko. Kamil ma 18 gram i dozbrojone jest główką jigową. Rzucam na ten ran. I tak jak teraz, to idzie po samym rancie. Kurczę, ja znalazłem przynętę. I to tą przynętę, bo akurat na tą przynętę. Łowiłem szczupaki tu, na zalewie Zegrzyńskim. Na tą przynętę, właśnie na tą dokładnie, złowiłem szczupaka 75 cm. Na tego szattiza od Westina. No, konia będzie. Mikado Saira. I mamy spadek temperatury. Teraz będzie temperatura już ujemna. Tak miało być ogólnie, nie? No. W prognozie pogody. Także zaczyna się. U Kamila już nawet na przelotce. O, spadło trochę. A, jeszcze jest. Zaczyna już. Już zaczyna przymarzać.
No i... Nie poddajemy się. Nie no, mróz nas nie wygoni, grunt, żeby ryba brała. To tylko chodzi o to, a na razie jest jak jest. Sprawdzimy jeszcze w porcie, czy po mostach, a później Kamil miał propozycję, aby płynąć na wysepkę za szczupakiem. No pewnie, no może cokolwiek złapiemy, nie? Tak, no niestety, dzisiaj ryba jest nieaktywna, wszystkich, których żeśmy się pytali, nie? Tak, no co spływają? Nigdy sadacza małego, krótkiego nie złapał, no. 40 nie złapał. No czym my rozmawiamy? Tak. My też już próbujemy i za okoniem trochę, jak sadacz nie wychodzi, to może okoniem zacznie wychodzić, no. Wiem, dobra, że są tu okonie, ale... Mhm. Płyniemy. Płyniemy na okonia, zobaczymy. A jeżeli nie, no to nastawimy się może na szczupaka. Na szczupaka na lekko, nie? Nie, tam jakimiś castingami na lekko pojedziemy. Okonie też nie były zainteresowane naszymi przynętami. Więc postanowiliśmy płynąć na szczupaka. O, przypłynęliśmy na szczupaczka. A, no to trzeba hamulce, bo w końcu jest. Jest rybka. Jest rybka. Szczupaczek będzie. Ale pięknie tu kił chodzi. Na herringa, czyli w zalewie ze Grzyńskim są jeszcze ryby. Ale tak delikatnie zapięty zaraz pójdzie. No, nie tak delikatnie, nie tak delikatnie, panie. Jak właśnie... No, musisz go ładnie go wziąć. No. Kurde, żblaszka. Pieczony. No, wyciągaj. No i jest rybka. Typowo ze Grzyńska, słuchajcie. No typowo ze Grzyńska, no ale co? Na herringa. Ale jest, panowie. Herring shot od Savage Geara. Tak. Pięknie, piękna rybka. Zobacz, pięk. To jest jedzona. Jedzona? Słuchajcie, ta ryba ma 60 cm. No, słuchajcie, to nie jest taka... Z zalewu. Na bombę. Och, pięknie. Ale poszedł. No i co, Marcinku, powiesz na ten temat? Tylko ręce opuczę i już ci powiem coś więcej, że herring shot robi robotę. Ale to już jest któryś... Jak ostatnio byłem na zalewie ze Grzyńskim, powiem ci, Kamil, jak ostatnio byłem z chłopakami, cię jeszcze nie było, byliśmy, to też wyjąłem na shot teaza i druga ryba spadła mi z herringa i trzecią rybę, którą wyholowałem, była dokładnie właśnie na herringa i w tym samym kolorze. Także to jest ze Grzyńska przynęta, słuchaj. Ale co? To nie trzeba przyjeżdżać na szczupaki. Ale ryby są, tak, no. Tak jest. Żółwik, Kamilko. Kamilowi się troszeczkę kanibal wykłada za bardzo, obraca go. Mimo główki, nie? No. No to dokręcamy właśnie, o tak, w brzuszek balanserek. I to już zmienia drastycznie pracę przynętną. No zobacz. Zobaczcie, o. O, i tutaj zielsko też do końca jeszcze nie zgniło. Znaczy, trawa jest czy w miarę świeża. Ale wiesz co? Tak, ja też do zbrojek nie daję. Ale zobacz, oprócz herring shada, który zrobił robotę, tutaj jest jeszcze główka jigowa z kamieniem Swarowskiego, człowieku. Jest na bogatości. Ale słuchajcie, czyli coś się dzieje. Zobaczcie, przed chwilą u mnie wyszła ryba, a tu Kamil już miał podgryzienie raz, a teraz miał potężne uderzenie drugie. No widziałeś, zbroiłem gumę przy tobie, nie? Zobaczymy, no. No zobacz. A to kanibal. Tak, ale zobacz, jakie dziury. Czyli... Zobacz, tu. Może ją trzeba dozbroić, Kamil. O, zobacz. Nie, no bo on miał całą w ryju, Kamil. Tak, no. To trzeba dozbroić. Ale mi się wydaje, a może kurna za miękko troszeczkę... Chociaż ja mam miękki kij też. Znaczy ja mam tylko to, tu mnie to się czubek tnie, nie? No właśnie, że to jest... Że to jest, wiesz. No tak, to jest tylko... nie ma paraboli, tylko akcja szczytowa. No dobra. No co, no sandacze nie wypaliły.
Ale Marcinowi powiedziałem, napłyniemy może na szczupaczki. Coś tam się dzieje, nie? Zna te miejsca, wychował się tu, zna miejsca. Zobaczcie, jest taka późna pora roku, kurcza, a szczupak jeszcze stoi przy trzcinowiskach. W ogóle to jest... Naprawdę, no kurczę, to dla mnie to są anomalia. My żeśmy szukali szczupaka dzisiaj po głębszej wodzie. No 3-4 metry, nie? Tak, a tu się okazało, że tutaj, wiecie, wody 1,5 metra, metr i kurczę, przy trzcinowiskach są uderzenia, są kontakty z rybą. Ta ryba ciągle tutaj jest. Jakieś tu, to ja w maju zawsze łapałem. Tak, to są miejsca nasze wiosenne, można powiedzieć. Bardziej twoje, no ja tutaj mniej łowiłem na tym, bo ja tak naprawdę łowię trzeci raz chyba na Zalewie Zegrzyńskim jestem. O, to dodaj do mnie ze 2-0 jeszcze. Słuchaj, jestem trzeci raz. Pierwszy mój wypad na Zalew Zegrzyński to była ryba szczupak 75 cm i chyba 2 czy 3 okonie. Takie małe okonki. Drugi mój wyjazd na Zalew Zegrzyński to wyblankowałem, nic nie złowiłem. No i to jest mój trzeci wyjazd. No szczupaczek 60 cm. No słuchaj, no to już pomału rozpracowujemy tą wodę. Ja w maju będziemy pływać, to zabiorę dobre metry. No właśnie, słuchajcie, Kamil to zna tą wodę, wychował się, więc dobrze jest takim człowiekiem. No dobrze mieć takiego gościa w ogóle u nas w teamie, no to po pierwsze. Bo mamy blisko fajną wodę, niedocenianą. Może nie ma tutaj jakoś tam, wiesz, bardzo dużo tej ryby, ale troszeczkę jej tutaj jest, nie? Co szukać? Słuchajcie, jak Kamil mówi, że jest tej ryby, to mi się wydaje, że nie kłamie, no. Aczkolwiek, Kamil, ty miałeś chyba też ładne okonie w tym roku. W tym roku miałeś ładne okonie z Zalewu Zegrzyńskiego, prawda? No miałem 37, 39, jednego dnia wszystko, tak. 36, no powyżej 30 wszystkie były, nie złapałem mniejszego jak 28 powiedzmy, nie? No to pięknie, no. A powiedz mi, bo też ogólnie miałeś w tym roku ładnego sandacza, no. Ile on miał? Ładny, 82 cm. 82 cm, no szkoda, słuchajcie, no ja namawiam teraz Kamila, bo jak już jest u nas w teamie WND, wyposażamy go też w kamerę, więc też jak sam będzie robił jakieś wypady, a Kamil też często z brzegu łowi, bardzo często, na rzece Narew, na Zalewie, to słuchajcie, też będzie to wszystko nagrywał, będziemy z tego kręcili materiały, a takich materiałów domagają się dużo właśnie widzowie materiałów łowienia z brzegu, no bo wiadomo, nie każdego jest stać na zakup łódki, nie każdy łowi z łodzi i takie... I takie klimaty też będziemy nagrywali, więc pewnie od przyszłego sezonu będzie już tego na pewno więcej u nas. Bo nieraz warto po robocie wyskoczyć. Nieraz 2-3 godziny wystarczą. 2-3 godziny wystarczą właśnie. No. Ja już nieraz po robocie się przekonałem, że sobie jechałem, byliśmy z roboty jakiejś tam. Niedaleko miałem zalew, kijeczek w samochodzie. Pudełeczko małe przynęt, nie musi być duże. Małe pudełeczko przynęt, wyskoczyć 2-3 godzinki. Ja nieraz miałem 2 razy lepszy efekt na 2 godzinki wyskoczyć, niż łapać 2 dni. Też tak mi się właśnie wydaje. Więc słuchajcie, jak macie gdzieś blisko wodę, pod nosem, to trzeba tego pilnować, tak jak Kamil właśnie mówi. Trzeba pilnować po prostu swojej wody, swojego łowiska. Wychodzić na 2-3 godziny, nawet czasami na godzinę porzucać, zobaczyć, spisywać nawet, tak, w jakich porach, w jakich godzinach, zapamiętywać sobie były kontakty z rybą, ryba wychodziła i później jak to wszystko razem, wszystko ładnie, wiesz, skrupulatnie dodamy, to wyjdzie nam bardzo ładny wykres, w którym zobaczymy, że wystarczy być dziennie 2-3 godziny na... Ten wykres to ja już znam na pamięć. No ja właśnie. Wiem w maju, o której, gdzie godzinie wychodzi ryba. No widzicie, więc... Ale poświęćcie na to 2 tygodnie, dzień w dzień. Tak. No to tak, ja to mogę wam powiedzieć, co, gdzie, po co, dlaczego. Ale to trzeba sobie dopracowywać to. Dokładnie. Ja bym dzisiaj miałem przez 3 godziny 11 szczupaków. Z zalewu. Z Zalewu Zegrzyńskiego. Co prawda to były ryby. I to nie jest mit. Od 40 do 70 cm max, tak? No, Kamil, chodzi o to, że takie ryby tutaj są. No. Gdyby były większe, to łapałbyś większe. Nie ma tutaj. Nie złapałem. No tutaj nie ma. Tutaj nie ma dużej ryby. Znaczy. Gdzieś jest. Znaczy słuchaj, ja słyszałem od Tomka Żaronia, że wyszła tutaj ryba 111 cm chyba tydzień temu czy 1,5 tygodnia temu, więc to bardzo ładna ryba, no. O,
Dobra, nasza ekipa się przebija z drugiej strony. Pewnie chcą nam łowisko przetrwelić. Tomek, jak ci poszło dzisiaj? Słabiutko. Czemu słabiutko? Ale coś było, jakieś podskubanie, kąsnięcie? Nic. 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 Sandacz 0, okoń 0, szczupak 0, także... Co stwierdzasz, że nie ma tej ryby? Także nas pokonało. Ale... Jeszcze mamy miesiąc. Jeszcze tu wrócimy. Jeszcze tu wrócimy, jeszcze pokażemy, tak. Na pewno połapiemy, nie poddamy się, jak będzie minus 10. Z lodu. No i słuchajcie, to było tak naprawdę takie 20 minut intensywnego jakiegoś żeru, że ja miałem rybę, odprowadzenie, Kamil miał strzał, takie podgryzienie i już od gdzieś 20 minut, 25 nie mamy, no, nie mamy znowu kontaktu, więc no jesienią no to są bardzo krótkie wyjścia i to trzeba wtedy być właśnie na wodzie i wtedy jest szansa na upolowanie tego wymarzonego, metrowego szczupaka. Że szczupak jest zimnokrwistą rybą, no, latem szybciej trawi, więc jego aktywność jest dużo większa, więcej żeruje. Jest tak, potrafi, że na przykład uderzy i za godzinę z powrotem już uderzy, a w tym momencie opierdzieli takiego, powiedzmy, krąpia leszcza, mówię o dużej rybie, i praktycznie stoi pół dnia, tak, wolniej trawi, woda jest zimna, no i to jest właśnie ta bolączka właśnie tego jesiennego i zimowego łowienia szczupaków. No, ale zegrza, zalewo ze wszystkiego, ryba metrowa, cieszy podwójnie, uwierzcie. No, tak to wygląda. No my z Kamilem już w aucie i szykujemy się do powrotu do domu. Tak. Także wyszło jak wyszło, coś tam połapane. Oczywiście. Fajnie spędzony dzionek, nie najgorzej. No. Nie leżeliśmy na kanapie. Tak jest. Co możemy powiedzieć? No to, że wrócimy na pewno. Pewnie jeszcze w tym roku. No. Nie damy za wygraną, jednak wrócimy tutaj po te sandacze. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie i do następnego. Halo mordeczki. Daj mu, niech sobie doleje, będzie płakał. Jak już tak zrobił to. Kładzie się nisko. Co? Tak? Ale kapota.